I brutalny atak w sercu naszego miasta. Ofiarą padł jeden z miejskich trawników. Grupa żadnych osób znów działa. A o najnowszej ich akcji w materiale Justyny Krakowiak. Późny wieczór. Na ulicę Kościuszki podjeżdża samochód. Z niego wyskakują zakapturzeni młodzi ludzie. W rękach szpadle, grabie i worki z ziemią. Mówi Hubert z grupy pewnych osób. Brutalnie napadliśmy jeden z łódzkich pseudotrawników. Spędziliśmy gdzieś 1,5 godziny może. Przez ten czas udało się przekopać fragment ziemi, dosypać torfu, zagrabić, potem posiać trawę i postawić tabliczki. Znaczy, na tabliczce jest zielenie miejskie, przy czym akcent jest położony na słowo lenie. Nikt się wami nie zainteresował. Dlaczego nie zareagowali, widząc 5 ludzi zakapturzonych ze sprzętem typu widły w centrum miasta? No i właśnie, nie zareagował. To jest chyba nie do mnie pytanie. Pytanie faktycznie powinnam zadać łódzkiej policji, mówi podinspektor Mirosław Micor. Mieli żal, że nie potraktowaliśmy ich jak przestępców. Cała piątka od samego początku była pod obserwacją. Centrum miasta objęte jest monitoringiem. Ten akurat odcinek jest poddany naszej szczególnej uwadze. Mamy wiele zdarzeń z tej okolicy, jest on bardzo wnikliwie obserwowany. Film z brutalnej napaści na łódzki trawnik będzie można zobaczyć już wkrótce na stronie internetowej grupy pewnych osób.